Miałam lecieć wczoraj, ale zaspałam na samolot. Wylądowałam, jestem w Sztokholmie. Podoba mi się to w podróżowaniu samemu, że... Hej, mój kanał zmienia się w Travel Channel. Dzisiaj lecę do Sztokholmu, do Szwecji. Miałam lecieć wczoraj, ale zaspałam na samolot. Musiałam wstać o 3, żeby być na lotnisku. Nie, nie wstałam. Wstałam o 5, wyspana na maksa i miałam takie... Za błędy się płaci, więc kupiłam lot na dzisiaj i dzisiaj lecę. Byłam już tak nastawiona na tą wycieczkę, że szkoda mi było nie lecieć i anulować wszystko. Jestem spakowana, skrócił mi się wyjazd o jeden dzień, ale i tak wydaje mi się, że warto i nigdy nie byłam na Skandynawii. Ze Sztokholmu jest Matilda i kto wie, o kogo chodzi, ten wie, dla wtajemniczonych. Sztokholm to jest jedno ponoć z najdroższych miast w Europie. Zaczynamy podróż. Outfit check. Do samolotu. Mam czarne, eleganckie spodnie, top. I chciałam jeszcze dodać, że lecę tym razem kompletnie sama i to jest moja taka pierwsza podróż, że sama, że nie lecę do nikogo, jak na przykład do Stanów. I mam kupiony hostel w pokoju 6-osobowym. Miał super opinię ten hostel i wydaje się mega spoko. Trochę tak jak po Włoszech podróżowałyśmy z hostelu do hostelu, więc zobaczymy, jak to będzie, kogo będę miała w pokoju i tak dalej. Wylądowałam, jestem w Sztokholmie, jest 13. Idę teraz na pociąg Arlanda Express chyba i 10 minut się jedzie do centrum z lotniska. I mega szybko poszła podróż, godzina 40 i siedziałam obok takiego przystojnego chłopaka, który wyglądał trochę jak Timothy. Jestem na miejscu w hostelu i jest całkiem spoko, jest bardzo dużo pokoi. Jestem w 6-osobowym pokoju dziewczęcym, żeńskim. Nie wolno tutaj chodzić w butach i wchodzę w japonka i w skarpetkach. Jest godzina 13, wychodzę na miasto, pakuję się, przybieram i chyba nie planuję już tutaj wracać do końca dnia, tylko cały dzień będę biegała po mieście. Pierwsze spostrzeżenia to bardzo tutaj jest tak jak w Polsce, dużo lasów, no skandynawsko, te wszystkie takie domki kolorowe, jak jechałam pociągiem teraz, to było super. I dużo osób, dziewczyn, jest takich bardzo instagramowych, takich, że płaszcz, włosy spięte, więc to są takie moje pierwsze wrażenia. Jest zimniej niż w Polsce, więc muszę się ubrać, jakąś bluzę i idziemy na miasto. To jest w ogóle półeczka free shelf z różnymi rzeczami. Pokażę może, jak hostel wygląda. Tu jest taka otwarta przestrzeń. Tam są pokoje, prysznic, łazienka. I tu są wszędzie pokoje. Jest różowo, tak ładnie. Szachy. Zobaczymy, jaki tu jest widok. Okej. Tu jest nasz pokój. Pierwsze co, idę na wyspę Gamlastan, chyba się tak nazywa. I tam jest Pałac Królewski, Kościół, Muzeum Nobla i rynek. I wydaje mi się, że to jest taki główny punkt, takie centrum. I mam pół godziny po nogach, więc spacerek, poglądam sobie wszystkie okolice. Tyle, zobaczymy co po drodze znajdę. Nie wiedziałam, że tutaj jest 7-Eleven, więc wyjdziemy później poglądać, co jest. Teraz tak pomyślałam, jak idę, że trochę mi się kojarzy to miasto z Austrią. Tak trochę, ale ogólnie jak się pomyśli Skandynawia, to tak wygląda. Też bardzo lubię sprawdzać w różnych miejscach reakcje ludzi na nagrywanie i tak dalej. Na przykład w Hiszpanii, jak robiliśmy sobie zdjęcia, czy nagrywałam, i wszyscy się tak na nie patrzyli z takim uśmiechem, tylko jak robiliśmy zdjęcia, to wszyscy się zatrzymywali i patrzyli, jak siedziałam na przykład na jakimś murku czy coś.
ryneczek bardzo malutki, te kolorowe domki, ale kojarzą mi się, będą mówiła po skojarzeniach z Warszawą. Na Starówce też są kolorowe domki, podobnie bardzo. Wróciłam, jestem znowu na rynku i trochę słońce wychodzi. Byłam w jakiejś piekarni, która się nazywa Fabriki i zapytałam się, jak się wypowiada nazwę tej drożdżówki. Ona się nazywa Kanel Bular chyba, a ona powiedziała jakoś Kunel Bula, jakoś tak trochę po niemiecku mi to brzmiało. Kanel Bular. Jestem na rynku na jakimś kamieniu, czuję się obserwowana, ale zawsze sobie myślę, who cares, jakby... O, powinnam się obrócić do słońca, żeby było lepsze światło, ale chcę wrócić do tego o nagrywaniu w miejscach publicznych. Jakby w Polsce, okej, okay, trochę bardziej się obawiałabym, bo by ktoś podszedł i nie wiem, coś mi powiedział, albo się wyśmiał mi w twarz, czy cokolwiek. A tutaj nikt nie rozumie nawet o tym, co mówię, zawsze sobie tak tłumaczę, że no one cares. Każdy jest tak zajęty swoim życiem, że popatrzą i tyle. I jakby wszystko jest w głowie, tylko ja się czuję oceniana. Więc wzięłam sobie kawę i kompletnie nie umiem jeszcze przeliczać tak w głowie, ile płacę. Jedna korona szwedzka to jest 45 groszy, więc sobie zawsze tak liczę na pół. I teraz zapłaciłam chyba 80 koron, czyli 40 zł. Mówiłam na początku, jedno z najdroższych miast w Europie. Okej, to będzie teraz dziwne testowanie jedzenia. Ja stoję na rynku, ja pokażę, jaki mam widok. O. Ale chcę nagrać pierwsze wrażenie. Jest to ciasto drożdżowe, czuję pieprz. Czytałam trochę o nich i się interesowałam. Przeczytałam w domu dokładnie, jakie to są bułeczki. To są szwedzkie cynamonki, brioszkowe ciasto zawinięte w warkocze, skrywające cynamonowe nadzienie na palonym maśle, posmarowane wytrawnym syropem z dodatkiem pieprzu, liści laurowych i goździków. Podsumowując, są przepyszne. Czuć pieprz i mają takie brioszkowe ciasto drożdżowe. Będziemy zawsze oceniać jedzenie od 0 do 10. Jako cynamonce dałabym ocenę, nie wiem, dałabym... Daj 9 na 10. Ja kocham jeszcze wszystko, co jest cynamonem. Lecimy dalej. Idę teraz do katedry. Mniej więcej mam w głowie plan. Nie narzucam sobie też takiej presji, że muszę iść do każdego muzeum i tak dalej. Głównie tutaj jadę, żeby się tak zresetować, zobaczyć Skandynawię, Szwecję, Sztokholm i tyle. Pierwszy raz się czuję tak, jakby skończyła się pandemia, bo nigdzie nie trzeba mieć tutaj maseczek. Pytałam się też na lotnisku. W ogóle nie było trzeba mieć żadnych certyfikatów szczepienia, żadnych testów, ani nic. Jestem teraz na wyspie Zudersmal. Jest dużo second handów, dużo ludzi, dużo barów takich przy samej drodze i jest mega fajnie. Idę na ten punkt widokowy taki bardzo znany, też nazwę podam, bo chyba się poddam i chyba nie dam rady wymawiać tych wszystkich nazw. Thank you.
Jest 17.30 i jak to na takich punktach ludzie sobie piwkują, winkują. Dzisiaj jest piątek. Jest taki spokój. Wszyscy stąd uciekają, bo tak wieje. Ale fajnie, że akurat na zachód słońca, bo nie planowałam tego. Weszłam do takiego food hall i zamówiłam sobie bowla Mexican. Sałata, veggie strips, nachos, salsa, mayo, chipotle, Mexican. Okej, kochani, testujemy jedzenie. Jest spicy, ale spoko. Kapusta, burrito i polendra, która smakuje jak mydło dla mnie. Wracam do hostelu, już jest zimno, jest jakoś 21. Tata mi pisał, żebym szła na klopsiki szwedzkie. Nie jem mięsa, ale jest w ogóle tak przyjemnie, jest w ogóle pusto. I tak super się chodzi po uliczkach, jest taka super atmosfera. Jest aktualnie 8.30 i jest piękne słońce, ale strasznie wieje. Dzisiaj planuję pochodzić po zupełnie innej okolicy. I want coffee. I nie kupiłam wczoraj żadnej wody, więc jak znajdę tylko jakiś sklep, to kupię też. I w ogóle trochę robiłam sobie research, oglądam jakieś filmiki. Jest coś takiego jak fika, to jest aktywność. W sumie podobne jak w Hiszpanii jest tapas, to właśnie tutaj jest fika. To jest właśnie wybranie się na kawę, wyjście na kawę i można to robić kiedykolwiek się chce. To jest po prostu takie złapanie kawy z jakimś tam pieczywem czy coś właśnie. Więc fika zaliczona była wczoraj. Tu mam moją rozpiskę z planem, co robić i wczoraj wszystko prawie zaliczyłam, bo i Pałac Królewski, i Kościół, zamki, punkt widokowy. It's Kina, Wirksberget. Zamonki, Kunilbl... No. I wczoraj na tej wyspie, co byłam, gdzie było mnóstwo tych second handów i takich fajnych sklepików, to zobaczyłam dzisiaj, że to jest taka bardzo cool, no bardziej nowoczesna jakby część Sztokholmu, więc na pewno tam też się znowu przejdę. Sobie kawę, bo jeszcze nie jestem głodna i będę sobie tutaj chodziła po okolicy. Jest fajne słoneczko, mocno wieje. Jestem aktualnie w Wasserstaden, tak mi się wydaje. Tak się nazywa ta dzielnica. Pochodzę trochę. Jestem w 7-Eleven i uwaga, woda szwedzka albo loka. Chcę zobaczyć, czy są jakieś rzeczy, których nie znam. Wydaje mi się kojarzy, no, Ikea i tak dalej. Seven Eleven to jest taka nasza polska żabka. Robimy przerwę w parku. Chciałam opowiedzieć, za wodę na przykład, to była najtańsza woda i nie wiem, może w innych supermarketach jest taniej, ale zapłaciłam za nią 11 zł, za kawę na przykład 20 zł. Wczoraj za takiego Mexican bowl zapłaciłam 55 zł, więc trzeba to wziąć pod uwagę, jeżeli się podróżuje. Tak samo na przykład Paryż też jest bardzo drogo. I co chciałam powiedzieć, aha, mam pokój cały jest pełny, 6 osób, z dwoma dziewczynami wczoraj
zgadałam, jak wróciłam. Jedna jest z Grecji, ale mieszka w Berlinie, a druga jest z Niemiec, z Süden, czyli bardzo tam na dole, Bayern, Bawaria. I rozmawiałam z nimi trochę nawet po niemiecku, więc mega fajnie. Jedna dziewczyna jest na cały kwiecień, ponieważ tutaj pracuje i mieszka po prostu w hostelu, a druga zostaje też do niedzieli, tak samo jak ja. Ogólnie mega spoko w tym hostelu i się wyspałam, ale miałam taki sen dziwny, tak długi i złożony i trochę chory. I czasami mam tak, że nie umiem uwierzyć po prostu to, co w naszej głowie potrafi się dziać podczas snu, jakieś scenariusze. Ale wyspałam się, więc chcę się właśnie jeszcze przejść na tę najstarszą część Sztokholmu, na tą najwęższą uliczkę, bo ją pominęłam, nie wiedziałam, że jest taka. To jest Pałac Królewski. Dotarłam na miejsce i to jest najwęższa uliczka. Możemy się nią przejść. Byłam właśnie w Muzeum Narodowym i były wszystkie wystawy za darmo. Mega spoko, był też Monet i w ogóle nie spodziewałam się. Trochę się robi głodna, jest 16, więc będę szukać za chwilę jedzenia. I przyszłam jeszcze na inną wyspę, podam tutaj nazwę. I jeszcze chcę tutaj pochodzić, tutaj też jest Muzeum Moderne Muset, czyli Muzeum Nowoczesne, ale nie wiem, zobaczę czy wejdę. Nie planuję w ogóle iść do mojego hotelu aż do późnej nocy, bo po co? Bo nie wiem, chyba że bardzo będę zmęczona, na razie jest spoko, bo czy wchodzę do muzeum, czy do jakiejś kawiarni, czy na ławce, czy teraz, to sobie odpoczywam i jest ok, nie jest mi zimno, aż tak, jest w porządku, jestem dobrze ubrana. Jak już tak siedzę wygodnie, to może opowiem o podróżowaniu. Podoba mi się to w podróżowaniu samemu, że mogę tak bardzo tak odpocząć i tak samemu o wszystkim decydować i też się tak wyciszyć. Dużo obserwować. Ja bardzo lubię obserwować i analizować i dostrzegać wszystkie takie małe rzeczy. I tutaj ludzie nie traktują czerwonego światła na serio, na przykład na przejściach dla pieszych, to nie. A w Niemczech to jest po prostu świętość, że na czerwonym się stoi. Nawet jakby była pusta ulica, na czerwonym się stoi. Jest bardzo dużo dziewczyn takich instagramowych, takich, że w płaszczu, w UGG boots, ogólnie tak samo. No jak na Instagramie się widzi, to jest bardzo podobnie. Tutaj wszyscy bardzo dobrze mówią po angielsku. Podobają mi się bardzo budynki, architektura. Jest taka, jak takie miasto nad jeziorem. Trochę wczoraj mi się tak wszystko kojarzyło z Hobbitem, z miastem nad jeziorem. Takie średniowieczne miasto. I was cracking jokes about my work and asking questions.
You know, he's one of those tender-hearted people who can only communicate through jokes. Jestem w restauracji, która się nazywa Ligarda. Zamówiłam burgera i brokuły. Umieram z głowy, umieram. Brokuły z kalafiorem z serem, a tu jest mój veggie burger. Chyba ma jakieś chipsy, ser. Burger jest przepyszny. Burger był z jakiejś czarnej fasoli, ziemniaków, coś w tym stylu. I awokado, jakieś kiszonki i... przepyszne. Jest 4:50, wstałam, idę na autobus, na lotnisko. Śniło mi się, że zaspałam znowu. I plan jest taki, mam autobus o 5:30, o 6:30 jestem na lotnisku, o 8:30 mam lot. Nie, jest się niedziela, autobus na lotnisko jedzie właśnie o 5:30, a później o 14:30. Więc jeżeli bym nie zdążyła na ten autobus, to bym miała bardzo duży problem. Wydaje mi się, że mam jakąś teraz taki niefortunny ciąg wydarzeń. Się śmiałam z moją siostrą i pisała: Sara, musisz to zakończyć. Musisz się przestać już jakby dziać to wszystko. Przerywasz już ten ciąg, wracasz i wracasz. Ja takie, dobra, kończę, wstanę, nie? I jeszcze, żeby było tego mało, wczoraj rozmawiałam sobie z jakimś Francuzem, który też akurat dzisiaj wraca i mówi mi, że jeszcze jest dzisiaj zmiana czasu, że śpimy godziny krócej, że o 2:00 zmieniamy na godzinę 3:00 i ja tak, jest super, idealnie jakoś, jak mam wstać, to jeszcze zmiana jest godziny i co jak mój telefon, nie wiem, zwariuje, jakby zawsze jest jakieś takie z tą zmianą czasu zaniepokojenie, że może coś pójść nie tak i tak dalej.